Będąc w Mikołajkach, tutaj na Europejskim Forum Samorządowym, trudno nie mówić również o tym, co dzieje się w Komitecie Regionów. Rzeczywiście jako członek komitetu niedawno otrzymałem nominację jako sprawozdawca do przygotowania opinii w imieniu Komitetu Regionów na temat odporności Europy i bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście wojny na Ukrainie. Wiemy, że Ukraina jest spichlerzem Europy, właściwie świata. Obecna sytuacja prawdopodobnie będzie miała bardzo duży wpływ na wydajność produkcji rolnej na Ukrainie. Również ma wpływ na produkcję środków ochrony roślin, jak i nawozów sztucznych. To wszystko razem, jeżeli jeszcze pomnożymy przez wzrost ceny nośników energetycznych, chociażby, ale nie tylko, może mieć ogromny wpływ na ceny żywności w Europie i dostępność do żywności. I tutaj wspólnie z Parlamentem Europejskim, Komitetem Regionów, jak i Komisją Europejską musimy znaleźć odpowiedź i to szybko, co dalej powinniśmy robić, jaką przyjąć strategię, aby ta odporność była efektywna. No więc niemały problem do rozwiązania. No i jeszcze w kontekście wielu niewiadomych, nikt nie wie, jak zakończy się, jak długo będzie trwał konflikt, wojna na Ukrainie. Wszyscy życzymy, aby Ukraina zwyciężyła jak najszybciej, ale ten konflikt może się przedłużyć.